ciągu? Radio Wolna to herezja. Radio, które nie nadaje. Jedyne takie radio. Setki koncertów w całej Polsce, miliony sprzedanych płyt i tyle samo fanów w naszym kraju. Maciej Maleńczuk od lat plasuje się w czołówce krajowych artystów, ale to mu nie wystarcza i wciąż szuka kolejnych wyzwań. Tym najnowszym było stworzenie alternatywnej wersji jego wielkiego hitu sprzed lat. Maleńczuk nie zdradza jednak mediom nazwy utworu. Jak sam twierdzi, fani go i tak rozpoznają. Częścią tego projektu jest duża trasa koncertowa, poprzedzona żmudnymi przygotowaniami i współpracą z muzyczną śmietanką w Polsce. Na koncertach w jej ramach artysta wykonuje tylko i wyłącznie tę piosenkę. Tym samym każdy z koncertów pretenduje do wpisania go na listę rekordów Guinnessa. Każdy z koncertów wydaje się bowiem najkrótszym koncertem świata. Niestety artysta nie zezwala na rejestrację tych koncertów. To oczywiście nie odstraszyło naszej dociekliwej ekipy. Koncert specjalnie dla Państwa zarejestrowaliśmy dzięki ukrytej kamerze. Pozostańmy w kręgach muzycznych. Kolejnego sensacyjnego odkrycia dokonał badacz zjawisk paramuzycznych ziemi lubuskiej, profesor Wołosz Ański. O tym, czego ono dotyczy, mówi dzisiejszy odcinek naszego stałego cyklu Sensacje muzyczne XXI wieku. Od wielu lat nie znaleziono tak osobliwej konfiguracji urządzeń drewnianych, jak ta konfiguracja za mną, która została odnaleziona przez astrologów postnuklearno-chemicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w piekarni Cichej Kobiety. Cóż za dziwne siły spowodowały ułożenie tak osobliwe i tak niespotykane, jak to za moimi plecami? Co jest tajemnicą, która kryje się za ową konfiguracją? Czy ta konfiguracja sprawiła, że zespół Kisi przyjechał wreszcie do Zielonej Góry? Nie. Przyjazd zespołu Kisi został spowodowany poszukiwaniem oryginalnych butów Gina Simonsa, które zostały także znalezione w Zielonej Górze. Czy zespół Kisi dotarł do tego właśnie obuwia? O tym przekonamy się za chwilę. Autografy rzeczywiście rozdajemy, co jest dla nas dużym zaskoczeniem. Odbiór jest bardzo pozytywny. Naprawdę ludzie są, śmieją się, to jest dla nas najważniejsze. Ludzie się śmieją, podobało i podoba im się to. Po koncertach zawsze jest masa zdjęć do zrobienia z publicznością. Pojawiają się właśnie wtedy te nieoczekiwane autografy. Dwie godziny przed koncertem była sesja zdjęciowa z wszystkimi i reakcja rzeczywiście na tym międzynarodowym zlocie była rewelacyjna. Także zabawa jest przednia, naprawdę. I dla wszystkich, i dla nas, i dla słuchających. Ale no myślę, że niedługo w przyszłym roku zmieni się to diametralnie po naszych tutaj występach. Gene Simmons nie odnalazł swojego oryginalnego obuwia. Na koncercie musiał radzić sobie w butach wypożyczonych od firmy, której nazwy nie możemy tutaj przytoczyć. Oryginalne buty Gina Simmonsa pozostały w miejscu ich znalezienia. Sztabowi naszych mądrych głów udało się jednak rozwikłać zagadkę piramidy krzeseł znalezionej w piekarni Cichej Kobiety. Rozwiązanie brzmi: drewno jest potężne. Potrafi stworzyć wszystko, nawet oryginalne buty Gina Simmonsa i przewodzić dźwięk przez prąd. Na koniec naszego serwisu komunikat policji. Komenda Główna Policji Winnegogrodu poszukuje Andrzeja A., pseudonim Obczaśnik, lat 35. Od czerwca 2012 roku Andrzej A. grasował na ulicach Zielonej Góry uzbrojony w młotek i gwoździe. Podejrzewa się, że przez 14 miesięcy uprawiania procederu Obczaśnik dokonał zamachu na co najmniej kilkadziesiąt damskich obcasów. W suterenie, w której do niedawna zamieszkiwał, ugryzłem się w język.
W suterenie, w której do niedawna zamieszkiwał poszukiwany, policja odnalazła 37 obcasów, które Andrzej A. przetrzymywał w lodówce. Za napastowanie damskich pantofli obcaśnikowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Ktokolwiek wie o miejscu pobytu pantofila, proszony jest o kontakt ze swoim dzielnicowym lub telefon pod numer alarmowy 911. Za udzielenie informacji mogącej pomóc w ujęciu przestępcy wyznaczona jest nagroda – para butów ślubnych marki Versace. Panie prosimy o zwracanie szczególnej ostrożności podczas spacerów po zielonogórskich chodnikach. Wciąż istnieje niebezpieczeństwo połamania na nich obcasów. I to już wszystko na dziś w naszym serwisie. Przed nami jeszcze wiadomości sportowe i komunikat specjalny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Opadami. A ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Nie Wiem już 29 lutego o godzinie 13. Komunikat specjalny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Opadami informuje. Komunikat specjalny dla opuszczających Izbę Wytrzeźwień. Prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności na chodnikach. Przewiduje się miejscowe zamglenia oraz znaczne skoki ciśnienia. Wiatr silny, porywisty, zmienny. W domu burza, w sypialni zima.